tvpodkarpacie.pl. Stefan Antiga, trener męskiej reprezentacji Polski w siatkówce, spotkał się ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Trener Mistrzów Świata dzielił się swoimi wrażeniami z tej fantastycznej imprezy, jaka odbyła się w Polsce. Rozmawiano także o planach na przyszłość. Francuz gościł jednak w Rzeszowie przede wszystkim w związku z meczami siatkarzy rasowi. Także tego sobotniego w Plus Lidze, kiedy dojdzie do starcia ze Skrą Bełchatów. Oczywiście jestem neutralny teraz, ale no, nie kibicuję. Oczywiście grałem 5 lat w Bełchatowie, gdzie znam dużo ludzi, ale no, teraz jako trenerem tylko mam obserwować i moja pozycja jest neutralna, jak mówiłem. Ale będzie też bardzo ciekawe, bo grają na pierwsze miejsce i to może być bardzo ważne przed playoff. Co pana dzisiaj sprowadza akurat do Rzeszowa? Tylko ten mecz rasowy, czy też było jakieś zaproszenie z Uniwersytetu? No oczywiście, jeżeli jestem tutaj, bo chciałem oglądać mecz. Ale kiedy Andrzej Kowal rozmawialiśmy, mu zapraszał na Uniwersytet, akceptowałem, bo jestem tutaj, myślę, może być fajny dla studentów. Odpoczął pan już po Mistrzostwach Świata, nie mówię fizycznie, bo fizycznie pewnie znalazło się trochę czasu, ale psychicznie? To dla mnie? Tak, no oczywiście było trudne dla zawodników i dla sztabu też, bo dużo pracowaliśmy, ale opoczywałem i mi się było trochę trudniej dla zawodników, bo przerwa była krótka i od razu zaczynali grać znowu z klubem. Belgia, Białoruś, Słowenia lub Portugalia rywalami na Mistrzostwach Europy. Co sądzi pan o tym losowaniu? Bo myślę, że nie mamy teoretycznie najtrudniejsza grupa. A wiecie, że... To może być zgodne. Tak, tak. Ale i Belgia może grać dobrze też. Nawet jeżeli nie zdało do drugiej rundy. Belgia ma bardzo dobre zawodników i może grać bardzo dobrze. Myślę, że Belgia jest niebezpieczna. Potem nie widziałem dużo Słowenia, Portugal. To nie mogę komentować, bo nie obserwowałem. Ignaczak, Wlazły, Winiarski, Zagumny, oni kończą reprezentacyjną karierę. Wie pan już, kim ich zastąpi? Mam pomysł. Oczywiście jest trudno wymienić zawodników, że mają dużo doświadczenia i grają tak dobrze, ale mam kilka pomysłów. Znakomicie mówi pan po polsku. Jak to się stało, że właśnie tak biegle pan włada polskim językiem? Polski jest trudny, ale cały czas mam rozmawiać po polsku i wiem, że nie mówię dobrze, cały czas lepiej, ale dużo błędów, ale myślę, że jest ważne, aby komunikować z zawodnikami i sztabem. Pan był panem prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Jak pan ocenia jego osobę? Myślę, że ma... Już było w związku od kilka lat. Znamy się, bo graliśmy przeciwko. I jestem doskonale, że ma dobre pomysły i będzie pracować bardzo dobrze. tvpodkarpacie.pl